Widać, witam ogólnie. Proszę dzisiaj taką kasę z tego typu, że bo jak przejeżdżam do znajomych, ogólnie do kolegów, koleżanek w różnych miejscowościach, to jest coś takiego. Gratulacje, że rozjebaliście tych troli 15 sierpnia. Jak mogliście ich rozjebać? Do dziś jest to. Co się nieraz gdzieś z kim się widzimy, to mówią: o kurwa, ale jesteście lepsi, bo rozjebaliście ich. Po drugie, trzeba trochę myśleć i dobrze zagrać. Oni po prostu chujowo zagrali i się sami wydali. Nie no, dużo ludzi, jak byliśmy wczoraj w Łodzi u znajomych, bo były inne, to przyjechaliśmy ogólnie i dużo ludzi znajomych sporo gratulowało, że ładnie rozjebaliśmy ich, że mogliście jeszcze bardziej ich dobić, ale i tak dobiliśmy. Że jak mogliście ich udupić takim sposobem? Po pierwsze, wiedziałem z kim będzie, kto to będzie. Wszystko to było wiadomo, co ja mam zrobić. Trochę trzeba myśleć, a nie na idiotowi. No i wczoraj jak u znajomych gratulali, dali gratulacje, że wygraliśmy z tymi trollami, że oni są cięcy jak dupa, że sami wyłożyli inne rzeczy. Wystarczyło zagrać trochę inaczej, no ale ich zagranie to gówno warte było. No dlatego mam tak wielki szacunek od was, że udało się takim sposobem rozjebać ich. Trolle myślą, że ich się nie da rozjebać. Wystarczyło właśnie na tej rozmowie rozpierdolić się. Wyłożyli się. Pamiętacie tam na filmiku, jak zadałem tej dziewczynie pytanie. Ani ona, ani oni nie odpowiedzieli na to głupie pytanie, bo to proste jak nie wiem co. Zamiast odpowiedzieć to bezbłędnie i od razu, no to oni odpowiedzieli. I już od tego momentu takie miłe baranki się porobili. No widzisz, no to jest to, że po prostu, no bo wy sobie wbijacie sobie do głowy. Wiem, że w roku 2014 roku były chujowe filmiki, nie ma co tu się oszukiwać, po prostu nie były takie, jak powinno być. Ale teraz jest rok 2016, się zmieniło. Po drugie, narzucamy jakieś tematy z życia wziętego, bo chcieliście to bardzo, to staramy się wam to ogarniać, te inne rzeczy. Wiem, że wy jesteście przyzwyczajeni do tego, że robiliśmy coś dla was, tego typu, nie wiem, z humorkiem, czy głupie jakieś filmiki, ale z czasem się zmieniło. Faktem, że my też niepotrzebnie zrobiliśmy coś takiego dla was, a dwa, no sami nas wykluliście, wysmarowaliście nas w internecie sami i to cała plotka poszła w eter. Zamiast nas poza rzeczywistości pogadać, no to wy wolicie zrobić z tego gówno i obsmarować, nie wiem po co. A zobaczcie, rozjebaliśmy tych trzech troli. Jaki mamy teraz szacunek do tego? Od ludzi w ogóle mamy szacunek. Wystarczyło jeden krok zrobić takiego, żeby udowodnić wam, że nie jesteśmy idiotami. Tamte lata rzucacie w bok, jest rok 2016. A wy to jesteście tak przyzwyczajeni do głupoty, bo to my też specjalnie robiliśmy różne jakieś tam filmiki z głupotami,
Crawfordem, że to się odbiło na nas, ale nie zwraca się uwagi, nie przyjmujemy się. Teraz jest rok 2016, narzucamy różne tematy z życia wzięte, inne rzeczy, dajecie pytania, które byście chcieli od nas usłyszeć, ode mnie, i zobaczcie. Jak my podchodzimy do was poważnie, to wy powinniście do nas też podejść poważnie. Ja wiem, że tam 6000 tych widzów mamy sporo, bo ponad połowę osób skrybuje, żeby kręcić bekę, ale po co? Z czego robić bekę? Z tego, że robimy vlogi, że omawiamy różne tematy? Kulturalny temat, no po prostu zmieniliśmy się, przemieniliśmy jak to robić, żeby na głupka nie robić, jak to wy tu nas wysmarowaliście w internecie. To zobaczcie, rok 2014, a rok 2016. Jest duża różnica? Jest. Wystarczy poglądać nasze filmiki z tamtych lat wcześniejszych, a teraz jest duża różnica. No i my się nie boimy. Jak wy niektórzy boicie się zalajkować profil, bo trolle będą was hejtować. Pierdoli się, kurtka na temat, tak. A nie się jeszcze patyczkować. Zobaczcie, jak ich rozjebaliśmy 15 sierpnia. Kurtka na temat, tak trzeba robić w życiu, że trzeba ich rozpierdalać. Wiem, dziękuję za to, że za gratulacje, co piszecie na fejsie. Dziękuję. Ale sami się wyłożyli. Zamiast myśleć głową, to pomyśleli dupę.